Firma Intago wspólnie z firmą Amix przedstawia system koszy do zabudowy szafek narożnych w meblach kuchennych. Przedstawiamy gotową szafkę z koszem Cargo Magic Corner. Do przygotowania montażu należy użyć załączonego do elementów kosza szablonu. Zaginamy szablon wzdłuż linii. W zależności od wariantu korzystamy ze strony lewej lub prawej. Dla kosza lewego lub prawego są oddzielne oznaczenia. Przykładamy szablon do boku korpusu i oznaczamy w odpowiednich punktach ślady wedle wzoru na szablonie. Do oznaczenia punktów można użyć wkrętu i młotka. Jest to najprostsze, ale bardzo skuteczne rozwiązanie. Za pomocą tego samego szablonu oznaczamy kolejne punkty, w których będzie mocowany dolny element synchronizujący ruch koszy. Na kolejnej ścianie korpusu oznaczamy za pomocą szablonu kolejne punkty. I teraz montujemy pierwszy element. Tylny stelaż, po którym przemieszczać się będą tylne kosze. Element posiada regulację. W bardzo prosty sposób można go dopasować do szerokości szafki, luzując odpowiednie wkręty. Dopasowany element wkręcamy w miejsce wcześniej zaznaczone za pomocą szablonu. W kolejnym kroku montujemy za pomocą wkrętów synchronizator ruchu koszy do dna korpusu. Kolejny ruchomy element to element, na którym zawieszone są kosze bliżej frontu. Montujemy je w odpowiednich uchwytach, a następnie łączymy je synchronizatorem. Następny krok to wykończenie miejsc, w których zawieszone będą kosze, a następnie przystępujemy do montażu ścianki korpusu. Teraz montujemy front. Zgodnie z oznaczeniami z instrukcji, odrysowujemy miejsca, w których zamontować należy mocowanie frontu. Thank you.
teraz należy spasować front z elementem wysuwanym kosza Magic Corner. Mocowanie posiada regulację, dzięki czemu można w sposób precyzyjny ustawić front szapki, regulując go odpowiednio we wszystkich płaszczyznach. W kolejnym kroku montujemy kosze. Montowany kosz posiada miękki domyk, pełny wysuw oraz chromowane kosze. Instrukcja montażu jest dostępna również na naszej stronie. Zapraszamy na www.intago.pl.